Oj, dzisiejszy dzień jak zwykle obfituje w przepotężne, bardzo wręcz zaskakujące informacje. Witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym podsumowaniu dnia, które tradycyjnie rozpocznę od przykroju informacji, których dzisiaj nie brakuje i są niezmiernie ciekawe. W drugiej części zobaczymy, co ciekawego dzieje się w tym momencie na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW, czyli jednym słowem, zweryfikujemy, czy euforia trwa, a być może jakieś ochłodzenie nastrojów przyszło na rynki. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania obejrzenia materiału od deski o deski, aby żadne ważne informacje nie umknęły Twojej uwadze. Przypominam również o tym, że na moim drugim kanale systematycznie również wlatują nagrania, tak więc warto również tam być, w szczególności jak interesujesz się rynkiem. I już nie przedłużając, od razu rozpoczynamy od ankiety, bo na pewno mamy kolejną ankietę, bo zapowiedziałem, że w tym tygodniu będą one co dziennie się ukazywać. i jak widzimy, ostatnia dotyczy tego, czy popierasz ekonomię współdzielenia w Polsce. Też widzieliśmy w tym tygodniu tego typu informacje. Jak na razie równe 100 głosów zostało oddanych. Tak, to przyszłość 9%, nie, wolę własność 68% głosujących. Zależy od produktu 18%, nie znam tematu 5%. I poprzednie pytanie, czy w Polsce wprowadzić obowiązkową służbę wojskową? I tutaj już oddanych zostało 927 głosów, tak więc duże dzięki za aktywność. Tak dla wszystkich, 36% głosujących, tak, ale tylko dla mężczyzn 13%. Nie, to niepotrzebne, 48% i nie ma zdania 3%. Pozostałe ankiety znajdziesz poniżej. Zapraszam do aktywności, a teraz przechodzę do informacji. I zanim przejdziesz dalej, pamiętaj, że YouTube nie znosi niewygodnych dla siebie tematów, a dzisiejszy materiał jest obfity w bardzo niewygodne dla YouTube'a tematy. Tak więc na pewno możesz pomóc w tym, aby YouTube nie zakopał tego nagrania w czyluściach internetu. Wystarczy, że będziesz aktywny, czyli zostawisz po sobie łapkę w górę oraz ślad w komentarzu. Jak nie wiesz, co napisać, napisz jestem. Tak, abym mógł w przyszłości również tak niewygodne treści również tutaj pokazywać. Iran rozważa dostarczenie Rosji Pocisków balistycznych do użycia na Ukrainie. Powiedział we wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. W zamian Rosja oferuje reżimowi w Teheranie bezprecedensową współpracę wojskową. Jak powiedział Kirby podczas wtorkowego briefingu prasowego online, Iran rozważa sprzedanie Rosji rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Reżim w Teheranie miał prezentować te rakiety podczas wrześniowej wizyty rosyjskiego ministra obrony. W zamian za to wsparcie Rosja oferuje Teheranowi bezprecedensową współpracę wojskową, w tym w sprawie rakiet, elektroniki, obrony powietrznej, powiedział Kirby. Wspomniał, że oba kraje już wcześniej sfinalizowały umowę na zakup przez Iran myśliwców SU-35 i że Teheran chce kupić również śmigłowce bojowe, radary i samoloty szkoleniowe. Moskwa ma również pomagać Iranowi w rozwoju utrzymania. Satelitów, zaś grupa Wagnera przygotowała się na polecenie Moskwy do przekazania systemu obrony powietrznej Iranowi lub Hezbollahowi. Według Białego Domu ta potencjalna współpraca opiewa na wiele miliardów dolarów, nie licząc dotychczasowych dostaw irańskich dronów czy powstającej w Rosji fabryki tych maszyn. To partnerstwo jest w oczywisty sposób szkodliwe dla Ukrainy, z pewnością szkodliwe dla sąsiadów Iranu i szczerze mówiąc dla całej społeczności międzynarodowej. Powiedział przedstawiciel Białego Domu. Zapowiedział, że USA nie będą się wahać przed nakładaniem kolejnych sankcji w razie konieczności, a także radzić firmom, jak unikać nieumyślnego wspierania irańskiego programu rakietowego. Finlandia nie zamknie jednak granicy z Rosją? Kanclerz Sprawiedliwości wstrzymał we wtorek rządowy plan dalszego zamykania granicy wschodniej w obawie przed sterowanym przez Rosję napływem kolejnych Azlantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Prem uderza w Finów i własną bronią, zasadami praworządności. Korea Północna umieściła na orbicie pierwszego satelitę szpiegowskiego. Korea Północna tym razem z powodzeniem umieściła na orbicie swojego pierwszego satelitę szpiegowskiego, ogłosiła we wtorek państwowa Północno-Koreańska Agencja Prasowa. wystrzelenie rakiety kosmicznej stanowczo potępiły władze Stanów Zjednoczonych. Poprzednie dwie próby dokonania tego przez Koreę Północną w maju i sierpniu zakończyły się niepowodzeniem. Władze Stanów Zjednoczonych potępiły wystrzelenie przez Koreę Północną rakiety kosmicznej, która korzysta z technologii balistycznej. Biały Dom określił start rakiety jako rażące naruszenie licznych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zmaga napięcia i grozi destabilizacją sytuacji bezpieczeństwa w regionie i poza nim. Reuters podkreśla, że wtorkowa próba była pierwszą podjętą po wrześniowym spotkaniu Kim Jong-un z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Na którym Putin obiecał Kimowi pomóc w budowie satelitów. Według południowo-koreańskich urzędników najnowszą próbę najpewniej przeprowadzono z techniczną pomocą Moskwy. Ta z kolei uznawana jest za element zacieśniającego się partnerstwa, w ramach którego Korea Północna miała wysłać Rosji miliony pocisków artyleryjskich. Wielka Brytania i Korea wzmacniają współpracę gospodarczą. Korea Południowa zainwestuje w Wielkiej Brytanii 21 miliardów funtów. A oba kraje rozpoczną w środę negocjacje w sprawie nowej umowy o wolnym handlu, ogłosił we wtorek brytyjski rząd. Przekazał też, że wzmocnią współpracę w egzekwowaniu sankcji przeciwko Korei Północnej. Warto przypomnieć, że Wielka Brytania ma już umowę o wolnym handlu z Koreą Południową, ale jest ona jedynie kontynuacją tej, którą była objęta w czasach członkostwa w Unii Europejskiej. Rozpoczynające się w środę negocjacje mają już dostosować do bardziej specyficznych potrzeb obu krajów. Brytyjski rząd wskazał, że od czasu umowy z 2011 roku handel między obydwoma krajami podwoił się, a jego wartość sięga obecnie 16 miliardów funtów rocznie. Dla Wielkiej Brytanii umowa będzie elementem coraz aktywniejszej obecności w rejonie Indo-Pacyfiku, czego przejawem jest wejście do bloku handlowego. Przed rozpoczęciem negocjacji poinformowano, że Korea Południowa zainwestuje w Wielkiej Brytanii z projekty związane z energią odnawialną i infrastrukturą 21 miliardów funtów, z czego prawie połowę 9,7 miliarda stanowić będą inwestycje południowo-koreańskiego funduszu majątkowego. Rząd przeznaczy 15 miliardów dolarów na co? Rząd Kanady przeznaczy 15 miliardów dolarów kanadyjskich na budowę dostępnych cenowo mieszkań, poinformowała we wtorek wicepremier i minister finansów. Przedstawiając bieżącą sytuację finansową państwa, odtawa chce też utrudnić krótkoterminowy wynajem. Według założeń rządu federalnego, w ciągu najbliższych 8 lat ma powstać 101 tysięcy nowych tanich mieszkań finansowanych z nowej linii kredytowej. Jednocześnie rząd przeznaczy w latach 2023-2026 dodatkowy miliard dolarów kanadyjskich na budownictwo komunalne, wsparcie dla spółdzielni i innych form budownictwa mieszkaniowego non-profit. Do 2028 roku w tej formule ma powstać 7000 nowych domów. Jednocześnie wprowadzone zostaną utrudnienia dla wynajmu na krótki termin, by mieszkania i domy mogły być miejscem do życia dla Kanadyjczyków. Poinformowano w rządowym komunikacie: wydatki na tak wynajmowane nieruchomości nie będą mogły być odliczane jako koszty. Co się dzieje w Kanadzie? Przyczyną wysokich cen nieruchomości w Kanadzie są m.in. działania inwestorów kupujących nieruchomości spekulacyjnie, rosnąca imigracja, jak i pandemia. Ceny domów wzrosły wówczas nawet o połowę. Niskie stopy procentowe pozwalały na wzięcie wyższego kredytu, a duży napływ pieniędzy na rynek dodatkowo podbijał ceny. Pfizer pozywa Polskę za nieodebrane szczepionki na szkodnika. Chce kosmiczne 6 miliardów złotych. Dobrze słyszałeś. To są tak potężne pieniądze, które ciężko sobie wyobrazić. Minister zdrowia komentuje. Od kilkunastu miesięcy trwa spór na linii Pfizer Polska. Zamówione setki milionów szczepionek przeciwko szkodnikowi okazały się niepotrzebne. Polska nie przystąpiła do unijnego porozumienia z koncernem, a ten pozwał Warszawę. Spór z firmą farmaceutyczną Pfizer dotyczy kontraktów zobowiązujących Polską do zakupu kolejnych partii szczepionek przeciwko szkodnikowi. W obliczu wielomiesięcznej nadpodaży tych preparatów, a także obciążeń dla finansów publicznych w konsekwencji rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, Polska postanowiła renegocjować umowy zawarte na wcześniejszym etapie pandemii szkodnika. W maju Niedzielski pisał w liście do Pfizera, że dostarczanie teraz setek milionów szczepionek jest bezcelowe. Z końcem maja ogłoszono porozumienie pomiędzy Komisją Europejską. Biontek Pfizer dotyczące szczepionek przeciw szkodnikowi. Chodziło m.in. o możliwość zmniejszenia ich dostaw. Minister Niedzielski stwierdził wówczas, że warunki porozumienia są skandaliczne i Polska nie przystąpi do umowy. I za każdym razem, gdy wymagam to słowo, no to algorytm YouTube'a już na pewno intensywnie działa i pewnie zakopię to nagranie. Tak więc, Twoja pomoc będzie bardzo potrzebna. Pfizer idzie do sądu. Pfizer złożył pozew przeciwko Polsce w sądzie w Brukseli. Chodzi o 60 milionów szczepionek, których Polska nie odebrała i za które nie zapłaciła, mimo wiążącej nas umowy z koncernem, informuje dziennik Gazeta Prawna. Premier Mateusz Morawiecki pisał wiosną 2022 roku do szefowej Komisji Europejskiej, że nie będziemy odbierać preparatów Pfizera i jako bezpośrednią przyczynę podał siłę wyższą, czyli konflikt na Ukrainie. Zresztą możesz przypomnieć wszystkim widzom, kiedy w cudowny sposób zakończyła się pandemia w Polsce i przestano o niej tak intensywnie mówić. Koniecznie daj znać w komentarzu. Co ciekawe, Pfizer to jedyna firma, która oferowała szczepionki, z którą nie udało się osiągnąć porozumienia. Moderna zgodziła się anulować 60% zaplanowanych dostaw. Porozumienie osiągnięto także z Johnson Johnson i na deserek oczywiście daj znać, jak się czujesz po przyjęciu preparatu. Węgry nie chcą zagranicznej pomocy, jej przyjęcie może grozić pozbawieniem wolności. We wtorek wieczorem szef frakcji parlamentarnej rządzącego na Węgrzech. Fideszu złożył projekt ustawy o ochronie suwerenności państwa. Na podstawie zapisów projektu za przyjmowanie zagranicznej pomocy finansowej będzie groziło do trzech lat pozbawienia wolności. Projekt zakłada, że kandydaci w wyborach i osoby ich wspierające, które korzystają z niedozwolonej pomocy finansowej z zagranicy, będą zagrożeni karą pozbawienia wolności do trzech lat. Przewiduje się również utworzenie Urzędu Ochrony Suwerenności. W zakresie jego kompetencji byłoby badanie organizacji, które korzystają z finansowania zagranicznego i mają na celu wpływanie na debatę i społeczne decyzje polityczne, a także sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego suwerenności państwa. Oprócz tego urząd ma posiadać szerokie uprawnienia w zakresie prowadzenia dochodzeń. Do jego zadań należeć ma również analizowanie środków podejmowanych przez inne kraje w celu ochrony suwerenności i wydawanie zaleceń dla rządu. W ramach swojej działalności nowa instytucja ma współpracować z organami państwowymi, w tym służbami bezpieczeństwa państwa. Prezes urzędu będzie powoływany przez prezydenta na wniosek premiera na sześcioletnią kadencję. Bardzo ciekawe, daj znać, co o tym sądzisz. Le Figaro, Zjednoczenie Narodowe, Marie Le Pen jest wiodącą siłą polityczną w kraju. Czyżby jakieś zmiany w przyszłości we Francji się tam szykowały? Na tle rozdrobnionej lewicy i pełnej podziałów prawicy, Zjednoczenie Narodowe jest wiodącą siłą polityczną w kraju, a przywódczyni tego ugrupowania, Marie Le Pen, ma szansę wygrać wybory prezydenckie w drugiej turze w 2027 roku, prognozuje w środę francuski dziennik Le Figaro. Dziś Zjednoczenie Narodowe jest niewątpliwie wiodącą siłą polityczną we Francji. Wydaje się, że wzrost wpływów tej partii wynika z kumulacji kilku zjawisk, ocenił francuski dziennik. Debata dotycząca nielegalnej migracji, a także narastające problemy związane z bezpieczeństwem, wzrost liczby incydentów o charakterze antysemickim i uczestnictwo Le Pen w marszu przeciwko antysemityzmowi to czynniki, które wzmocniły pozycję skrajnie prawicowej polityk, analizuje dziennik. Le Pen odnotowuje znaczący wzrost poparcia wśród osób poniżej 35 roku życia, pracowników fizycznych, małych przedsiębiorców i osób zamieszkałych na terenach wiejskich. Nigdy wcześniej kandydat z tego środowiska politycznego nie miał tak silnej pozycji, zauważył Le Figaro. Sondaże wskazują, że Le Pen postrzegana jest coraz częściej jako polityk, kompetentna oraz rozumiejąca Francuzów. Kim Jong-un przejrzał zdjęcia amerykańskich baz wysłane przez satelitę szpiegowskiego północno dyktator Kim Jong-un obejrzał w środę zdjęcia baz sił powietrznych Andersena i portu APRA na amerykańskim terytorium na północnym Pacyfiku. Wykonane z kosmosu przez satelitę wysłanego na orbitę we wtorek przekazała w środę państwowa agencja prasowa. Jak podaje południowo-koreańska agencja, Kim powiedział podczas wizyty w Centrum Kontroli Lotów na to, że istnieje potrzeba wykorzystania większej liczby satelitów zwiadowczych w celu poprawy zdolności samoobrony i skuteczności jego wojskowych środków uderzeniowych, władze Szwajcarii poinformowały w środę, że zgodziły się na odkupienie 25 czołgów Leopard przez ich producenta. Po otrzymaniu zapewnień, że maszyny pozostaną w Niemczech bądź kraju członkowskim należącym do NATO lub Unii Europejskiej. Na mocy swoich przepisów o neutralności, Szwajcaria nie może wysyłać broni do kraju znajdującego się w stanie konfliktu. W przeszłości Szwajcaria. Nie odpowiedziała pozytywnie na prośby wystosowane przez Niemcy, Hiszpanię i Danię dotyczące zezwolenia na wysłanie na Ukrainę amunicji szwajcarskiej. Wzmożona aktywność chińskich sił zbrojnych w Tajwanie. 11 chińskich samolotów wojskowych przekroczyło o środę linię Mediany, nieoficjalną granicę oddzielającą Tajwan od Chin kontynentalnych, poinformowała agencja Reutera, która ocenia, że aktywność chińskiej armii w Cieśninie tajwańskiej. Może mieć związek ze zbliżającymi się wyborami. Spór o Falklandy. Wielka Brytania odpowiada prezydentowi Rektorowi Argentyny. Nie ma wątpliwości co do tego, że Falklandy należą do Wielkiej Brytanii, a sprawa zwierzchnictwa nad nimi została rozstrzygnięta już jakiś czas temu, podkreślił we wtorek brytyjski rząd, odpowiadając nowemu prezydentowi Argentyny. Wybrany w niedzielę na urząd nowy prezydent oświadczył, że prawo Argentyny do spornych wysp. Nazywanych w tym kraju Malwinami, nie podległo negocjacjom, i wezwał do ich odzyskania drogą dyplomatyczną. Odnosząc się do tych wypowiedzi, rzecznik brytyjskiego premiera oświadczył we wtorek, że nie ma wątpliwości co do tego, że Falklandy należą do Wielkiej Brytanii, a sprawa zwierzchnictwa została rozstrzygnięta zdecydowanie już jakiś czas temu. Zapewnił też, że brytyjski rząd będzie nadal aktywnie bronił prawa mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Dodatkowo. Argentyna ma nowego prezydenta, który chce ją sprowadzić na tory wolnego rynku. W jednym z pierwszych powyborczych wywiadów wskazał, jakie przedsiębiorstwa należące do państwa pójdą pod młotek. Argentyna przede wszystkim chce sprzedać naftowego giganta i media publiczne. Już w trakcie kampanii wyborczej nowy prezydent proponował radykalne zerwanie z argentyńskim socjalizmem i przestawienie kraju. Na tory wolnego rynku, własności prywatnej i klasycznych wartości liberalnych. Argentyński balcerowicz. W jednym z pierwszych prowyborczych wywiadów prezydent Elekt ujawnił pierwsze cele prywatyzacji. Pod młotek ma trafić gigant naftowy oraz grupa energetyczna, która zbudowała i obecnie obsługuje strategiczny gazociąg. Gazociąg ten uważany jest za punkt przegięcia dla rozwoju gospodarczego Argentyny, a także rozwiązaniem problemów gospodarczych, przed jakimi stoi Argentyna, oceniła minister energii. Dzięki tej inwestycji Argentyna z importera LNG zapewne stanie się jego eksporterem. Na sprzedaż mają trafić także media publiczne. Wszystko, co może znaleźć się w rękach sektora prywatnego, będzie w rękach sektora prywatnego, powiedział prezydent. Jak jednak zaznaczył, sprywatyzowane nie mogą zostać edukacja ani służba zdrowia, ponieważ leżą one w kompetencjach władz Poszczególnych prowincji. Jak to się zakończy? Zobaczymy. Kto się na tym obłowi? Zobaczymy. Czy to będzie symboliczna prywatyzacja za jednego rubla, jednego dolara, a może jakąś inną walutę. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. No na pewno nowa grupa oligarchów powstanie dzięki tak potężnym prywatyzacjom. Sam Altman wraca do OpenAI na swoje stare stanowisko. Bez królewie trwało kilka dni. Współzałożyciel OpenAI sam Altman wraca na stanowisko dyrektora generalnego. Nie był nim zaledwie kilka dni po tym, jak zarząd, zaskakując wszystkich, postanowił, że się z nim rozstanie. Czy jego powrót zakończy kilkudniowy chaos, który zapanował branży AI? To się na pewno okaże. Sam Altman swój powrót skomentował w mediach społecznościowych: Nie mogę się doczekać powrotu do OpenAI i budowania bliższej współpracy z Microsoftem. Uwielbiam je i wszystko! Co zrobiłem w ciągu ostatnich kilku dni? Służyło utrzymaniu tego zespołu i naszej misji. Z całego zamieszania zwycięską ręką wychodzą na pewno sam Altman i Microsoft. Pierwszy ma obecnie za sobą zarząd, który popiera w większym stopniu jego agresywniejszą wizję rozwoju sztucznej inteligencji, zakładającą szybsze wdrożenie i komercjalizację narzędzi AI. Microsoft zyskał większą kontrolę nad firmą, w którą zainwestował już miliardy. OpenAI, firma, która stworzyła ChatGPT wykorzystujący sztuczną inteligencję i uznawana była za lidera w rozwoju AI, a Altman uważany jest za jedną z czołowych postaci branży AI. Szef Pentagonu ostrzegł żołnierzy w Polsce, że mogą znaleźć się na linii frontu, podał warunek. Minister obrony USA Lloyd Austin powiedział podczas wtorkowego spotkania z żołnierzami amerykańskimi w Polsce, że mogą oni znaleźć się na linii frontu. Jeśli Rosja. Opanuje Ukrainę, powiadomiła wszodą rosyjska redakcja Głosu Ameryki, która relacjonowała wystąpienia Austina. Władimir Putin nie zatrzyma się, jeśli zajmie Ukrainę. Potem pójdzie na kraje bałtyckie, a następnie wy i wasi towarzysze broni znajdziecie się na linii frontu, walcząc z Putinem, którego powinniśmy byli, czy też Ukraina mogła zatrzymać wcześniej oznajmi Austin. Szef Pentagonu mówił też, że jeśli Rosja odniesie sukces w konflikcie przeciwko Ukrainie, to zachęci to Chiny do użycia siły wojskowej w celu odniesienia zysków terytorialnych. Lloyd Austin złożył w poniedziałek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, a następnie gościł w Polsce, gdzie spotkał się z szefem MON, Mariuszem Błaszczakiem. Zmiany traktatowe w Unii Europejskiej coraz bliżej, dziś odbędzie się głosowanie, to są kosmicznie ważne decyzje, które będą wpływać bezpośrednio na przyszłość naszego kraju. W środę Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych, zalecającym zmianę unijnych traktatów. Treść dokumentu została uzgodniona przez przedstawicieli pięciu frakcji – Europejskiej Partii Ludowej, Socjaldemokratów, Liberałów, Zielonych i Lewicę. Zawiera on propozycję 267 zmian w obu traktatach o Unii Europejskiej oraz o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Główne proponowane zmiany to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziomie Unii Europejskiej, między innymi poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności, oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby siedem nowych obszarów. Politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację. Euro miałoby się stać obowiązkową walutą dla krajów członkowskich. Skład Komisji Europejskiej zostałby zmniejszony do 15 osób, co oznacza, że nie każdy kraj członkowski miałby swojego komisarza. Jednocześnie kompetencje Komisji Europejskiej określane w raporcie jako Europejska egzekutywa zostałby. Poszerzone. Raport przewiduje też uproszczenie procedury zawieszenia w prawach członka tych państw, które naruszą wartości unijne, takie jak praworządność, demokracja, wolność, prawa człowieka czy równość. Autorzy sprawozdania chcą też zmiany systemu ważenia głosów w Radzie Unii Europejskiej. Obecnie, w głosowaniach, gdzie nie obowiązuje jednomyślność, do podjęcia decyzji konieczna jest tzw. większość kwalifikowana. Czyli 55% państw członkowskich, 15 na 27, reprezentujących co najmniej 65% ogółu ludności Unii Europejskiej. Zgodnie z propozycjami zmian, próg ludnościowy zostałby obniżony do 50%. Jeśli europosłowie przyjmą sprawozdanie, to trafi ono 12 grudnia pod obrady Rady Ministrów do Spraw Europejskich. Według prezydencji hiszpańskiej jest wystarczająca większość, żeby przekazać to dalej Radzie Europejskiej, która Zwykłą większością głosów może zwołać konwent przewidzianym traktatem. Jednym słowem, zapowiada się koniec Unii Europejskiej, jaką znamy, do czego to może doprowadzić, jak to może się zakończyć dla naszego kraju. Chętnie poznam Twoje zdanie w komentarzu. Jednym słowem, chyba Boris był wizjonerem tego, co obecnie dzieje się w Unii Europejskiej, a on już wcześniej podjęli decyzję. Czy słuszną, czy nie, czas pokaże. Rząd przyjął uchwałę w sprawie projektu zmian traktatów przedstawionego w Parlamencie Europejskim. Rada Ministrów wyraża stanowczy sprzeciw wobec przedstawionego przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego projektu zmian traktatów Unii Europejskiej. Zobowiązuje także premiera oraz wszystkich ministrów do sprzeciwienia się tym propozycjom w przypadku ich przyjęcia przez Parlament Europejski, głosi przyjęta we wtorek przez rząd uchwała. Rząd, który już kończy rządzić. Zobaczymy jakie będą decyzje kolejnego rządu. Zbierają śmieci, ale także długi. Ta branża ma spore problemy finansowe. Blisko 232 miliony złotych wyniosły na koniec września bieżącego roku zaległości firm zajmujących się gospodarką i odpadami. To wzrost o niecałe 5% rok do roku wynika z danych Big Info Monitor i Big. Za największą część zadłużenia sektora odpowiadają podmioty specjalizujące się w odzysku surowców. Próg dochodowy w 800+, plus? Polacy zabrali głos. 63% respondentów uważa, że nowy rząd powinien wprowadzić próg dochodowy gospodarstwa domowego, od którego nie przysługuje świadczenie 800. Przeciwnego zdania jest 37%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu, opublikowanego w środowym wydaniu gazety. Zrobimy sobie podobną ankietę, więc zapraszam do aktywności na karcie społeczności. Ceny spadają. W kategorii oleje i tłuszcze mamy do czynienia z deflacją to jest spadkiem cen w ujęciu rocznym. To jedyna. Z głównych kategorii żywnościowych w koszyku inflacyjnym, gdzie ceny spadają, przekazał w rozmowie z PAP starszy ekonomista Credit Agricole. Wyniki sprzedaży zaskoczyły ekonomistów. Październik przerwał długą serię spadku realnej sprzedaży detalicznej w Polsce. Dane GUS wpisały się w scenariusz przebudzenia polskiego konsumenta, który wreszcie przestał zaciskać pasa. Sprzedaż liczona w cenach stałych w październiku była o 2,8% wyższa niż rok temu poinformował główny urząd statystyczny. To pierwszy w tym roku dodatni odczyt rocznej dynamiki tego wskaźnika. Rynkowy konsensus zakładał realny wzrost sprzedaży o 1,5% rok do roku. Z względem września obroty sieci handlowych realnie podniosły się o 3,2%. W październiku wzrosła liczba pożyczek. Firmy pożyczkowe udzieliły w październiku bieżącego roku o ponad 191% więcej nowych pożyczek wobec października ubiegłego roku. A ich wartość wzrosła o około 72% do 1 310 milionów złotych, poinformowało wszecham biuro informacji kredytowej. Średnia wartość pożyczki gotówkowej to 2416 zł. Jak sądzisz, skoro mamy tak drastyczny wzrost o 190% liczby pożyczek, to Polakom żyje się lepiej czy gorzej? Daj znać w komentarzu. Wreszcie jest lepiej na budowach mieszkań GUS pokazał nowe dane. Najwięcej budów od czerwca 2022 roku i najwięcej oddanych mieszkań od grudnia 2022 roku. Tak w skrócie prezentują się październikowe dane dotyczące budownictwa mieszkalnego, o czym informuje główny Urząd Statystyczny. Pod koniec października w Polsce budowano jednak o 50 tysięcy mniej mieszkań niż przed rokiem. Mieszkania w następnym kwartale nadal będą drożeć. W czwartym kwartale 2023 roku wzrost cen mieszkań utrzyma się przynajmniej na poziomie zbliżonym do 9-10% rok do roku, prognozują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak wskazują, popyt na zakup mieszkań w Polsce mocno odbił w trzecim kwartale 2023 roku. Ceny mieszkań wciąż pną się w górę, a ich liczba się kurczy. Średnia wartość kredytu udzielonego w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosła 394 tysiące złotych o 21% więcej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku podano w raporcie analizę rynku mieszkaniowego trzeciej kwartał 2023. Przednia cena 1 metra kwadratowego wzrosła o 10% na rynku pierwotnym i o 9% na rynku wtórnym rok do roku. Nowy rzecznik NBP działania wobec prezesa NBP Naruszą unijne traktaty, a także wpłyną na wycenę waluty lub notowania giełdy, ocenił w rozmowie ze studiem PAP rzecznik NBP. Kurs euro odbił od szkodnikowego dołka, dolar znów powyżej 4 złotych. Ostatnie 24 godziny na polskim rynku walutowym przyniosły korekcyjne osłabienie złotego po tym, jak nasza waluta osiągnęła najmocniejsze poziomy od czasu pierwszego szkodnikowego lockdownu. Kurs euro ruszył w górę, ale pozostał poniżej 4.40, ale kradł sobie w tym momencie złoty. Za chwilkę zobaczymy. Kolejny rekordowy kwartał Nvidia. Gorączka AI potroiła przychody, ale akcje spadły. Kwartalne wyniki Nvidia po raz kolejny przełamały oczekiwania Wall Street. Firma kontynuuje dobrą pasję i pobija rekordy. Sprzedają łopaty i kilofy dla uczestników najnowszej gorączki złota, boomu na sztuczną inteligencję. Przychody spółki w zeszłym kwartale sięgnęły 18,12 miliarda dolarów. To oznacza kwartalny wzrost, kwartalny wzrost o 34% oraz poprawę o 206% rok do roku. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 4,2 dolarów. Oczekiwania analityków były znacznie niższe. Spodziewano się przychodów na poziomie ponad 16 miliardów dolarów i zysku na akcję w wysokości 3,36. Prognozy NVIDII na bieżący kwartał również przekroczyły szacunki. Według firmy będzie to 20 miliardów dolarów z odchyleniem do 2% na plus lub minus. Podczas The Wall Street wypatrywało wyników w okolicach 17,8 miliarda dolarów. Dzisiaj ostatnia sesja w Stanach Zjednoczonych, bo jutro święto dziękczynienia. czynienia. Zerknijmy, jakie obecnie są nastroje. Widzimy, że chciwość panuje i rozkręca się na dobre na liczniku poziom 67. Jeżeli chodzi o świat, to raczej dzisiaj względny spokój jak widzimy w Azji, dodatkowo w Europie. Dosyć ciekawa sytuacja w Wielkiej Brytanii. Przewagam delikatnej wyprzedaży. Rynek kanadyjski również podzielony. W Brazylii nawet mamy dosyć ciekawe spółki, które też ciekawie dzisiaj schodzą. I południowa Afryka też w korekcie. Popatrzmy na S&P 500. A tutaj Nvidia wspomniana wcześniej minus 3,9%. AMD za to 3% na plusie. Microsoft 1,4% na plusie. Tesla traci ponad 3%. A Amazon zyskuje 2,13% na plusie. No to popatrzmy na indeksy. A tutaj ropa potężnie w dół. Już... 79,5 dolara za baryłkę. Niemiecki DAX delikatnie na plusie 15 975 punktów. NASDAQ na plusie 16 000 przebite. S&P 500 na plusie 4560 punktów. I popatrzmy na metale, a tutaj srebro na korekcie 23,62 centy za uncję. Złoto na minusie 1992 dolary za uncję. I zobaczmy jak radzi sobie dzisiaj złoty. Kurs franka na plusie 4,53 funcik na delikatnym plusie. Piąteczka. Euro za zatrzymaniu 4,36, dolar na plusie 4,01 i euro-dolar na minusie 1,08. No to popatrzmy kolejny rozgrzany potężnie rynek, czyli oczywiście rynek krypto. A tutaj mamy chciwość i poziom 62. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się na Bitcoinie, to widzimy, że kosztuje sztuka 36 471 dolarów. Całe szczęście, że nie trzeba mieć aż tyle kasy, żeby kupić jakąkolwiek cząsteczkę Bitcoina i to jest piękno w rynku krypto spada w ciągu ostatniej doby o 1.30%. Ethereum za to zyskuje 2.40%, kosztuje sztuka 2040 dolarów. Największe, największe zmiany w topowej setce to upadły FTX który zyskuje dzisiaj 47%. Potem drugi projekt 36, Blur 32. Największe za to spadki dzisiaj notuje BNB 11%. Jak nie wiesz, co się dzieje wokół BNB, warto sprawdzić informacje. Avalanche 10% dłuższy PancakeSwap 8 i 6. Przypominam, że dostęp do podstawowych kijów z których zresztą sam korzystam, umieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem. Warto przygotować sobie kilka narzędzi, bo jak szaleństwo się rozpocznie, będzie ciekawie. I popatrzmy co ciekawego dzisiaj na GPW. Czy tutaj szaleństwo trwa, a może wręcz przeciwnie, light się zakończył. To przypominam, że dzisiaj z samego rana oglądaliśmy w przeglądzie sektorowym. 31 walorów jeżeli chodzi o gaming. Potężna ilość spółek, tak więc tam Cię zapraszam, bo mamy najbardziej znane, najbardziej chodliwe, tak więc na pewno warto zapoznać się z tym nagraniem. Black Rose dzisiaj 17% na plusie, PGMSA 15%, Neuronę 6,5%, z drugiej strony dzisiaj traci Eneida aż 29%, UF Games 10%, czy BKD Games 8,33%. Liderem obrotu CD Projekt 23 miliony, TS Games 7,700, prawie 3,11 bit i Games 2,400. Sam indeks 1% na minusie, kurs to 16377 punktów. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj, jak widzimy, ING prowadzi prawie 1,5% na plusie, Getin 1.4 na plusie, najwięcej traci Unicredit 1.4. Jak widzimy na minusie również na przykład Milenium PKBP, BOŚ czy też Santander. Liderem obrotu PKBP 101 milionów, sam indeks traci jedną dziesiątkę, 10 464 punkty na zamknięciu. Na OZE, OZE Capital 6,19 na plusie, Grodno 3,6 na plusie, największe zejścia to Ryan 6,5 na minusie, Volt 6,19 na minusie. Jeżeli chodzi o e, największe obroty to Unimod 800 tysięcy, popatrzmy na indeksy. Główne? Nie indeksy. WIG20 oczywiście. A tutaj LPP prowadzi. 3,7 na plusie. Orange 1,3,1,3 Asekopol. Liderem spadków JTZW. 4,3 na minusie. 1,6. PKN Orlen. Liderem obrotu jest Orlen. 106 milionów. 101, 101 PKO Indeks zaledwie kosmetyczny. 1 setna na plusie. 2241 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na spółki średnie z MWK 40 A tutaj Grenewia. Prawie 4% na plusie. Neuka 2,4 na plusie. Najwięcej spada TS Games. 5,4. BoomF 4,8. Liderem obrotu Benefit. 39 milionów, sam indeks 20 na plusie, 5507 punktów. Jeżeli chodzi o SWIG80, czyli spółki małe, popatrzmy, a tutaj widzimy rajd jest na Shopper, 635, BioCeltics 3.8, największe spadki notuje Otlok, aż 12%, Medikak 5.9, liderem obrotu odloc 3.300, sam indeks traci 20 dziesiątki, 21259 punktów. Na małym parkiecie, coś mi się wydaje, że chyba jakieś zmiany na New konekcie ze strony GPW. Będą wdrożone, warto się zapoznać z tym materiałem. Widzimy, że pierwsza spółka zyskuje potężnie, bo aż 40%. Potem PF Medical 27, VEE aż 21%. No, dwucyfrowych dzisiaj wybić nam nie brakuje. Za to, jeżeli chodzi o największe spadki, no to widzimy, że w dniu dzisiejszym Eneida traci 29%, Adatex 24%, czy Moliera 17%. No, zobaczmy, które spółki przebijają dzisiaj banieczkę na obrocie na małym parkiecie. I widzimy, że dzisiaj kar Carlson traci 4,49% i obrót aż 4400 400. Bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, popatrzmy, a tutaj widzimy, że Celtic zblokowany do weryfikacji, za to Benzin puchnie o 18%, Energo Instant 11%, Shopper 6%, największe zejścia korekcyjne dzisiaj notuje oto, to jest wręcz potężny spadek, 12% w dół, Satis 7,2%, IBSM IBS 6,8% na minusie, a liderem obrotu dzisiaj spoza spółek Zwick 20%, Mamy kogoś? Popatrzmy. Chyba nie. Jeżeli chodzi o indeksy, zerknijmy. Tutaj widzimy, że trwa konsola, ale popatrzmy, trwa konsola przy tych maksymalnych pułapach w okolicach 75 tysięcy. To jest bardzo, to bardzo ciekawe. Jutro będzie ciekawa sesja, jak nie będzie stanów. Tak więc nie spodziewajmy się cudów, jeżeli chodzi o jakieś kosmiczne obroty, ale myślę, że będzie ciekawe. Jeżeli chodzi o WIG20, też konsolka trwa w najlepsze. Cały czas docelowo 2,300, jeżeli dadzą radę, a stan nie pokrzyżują planów i 2,200 jako oczywiście poziom wsparcia. Jeżeli chodzi o ASVIC80, tutaj zadyszka po ostatnim Wybiciu, ale jeszcze o niczym ona negatywnym nie świadczy. Celem 21,5 jak dadzą radę. I jeżeli chodzi o MWIX 40, też mamy kontynuację i jesteśmy kolejny raz powyżej 5,5 tysiąca, co jest pozytywne, no bo daje to nadzieję oczywiście na więcej. Na co? Na 5,600. Zobaczymy, czy dadzą radę. Zapraszam na mój drugi kanał. Tam znajdziesz już ostatnią serię nagrań na, o poszczególnych spółkach. Mam tak. I pomysł. Zobaczę, czy mi się uda go wdrożyć w tym tygodniu. Tak więc na pewno warto być obecnym również na tym kanale. No i przypominam, że wielkimi krokami zbliża się czarny piątek. I chyba wyjątkowo w tym roku przygotuję coś ekstra dla wszystkich, którzy wytrwali, którzy chcą dołączyć do naszych spotkań. Tak więc myślę, że warto wypatrywać ten dzień, bo na pewno ograniczenie czasowe będzie tutaj istotnie odgrywać rolę. Pozdrawiam, czekam kciuki za wyniki. Trzymaj się hej.